Mariusz Kardas, dyrektor Instytutu Historii Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kojarzona jest wielokrotnie, a może i przede wszystkim z, jako uczelnia wojskowa i w ten sposób jest również promowana w Polsce i wśród uczelni wyższych Trójmiasta. Okazuje się, że w tej uczelni, która już jest uczelnią cywilno-wojskową, od wielu lat bardzo dobrze funkcjonują kierunki cywilne. Również Instytut Historii, który reprezentuje. Historia w Akademii Marynarki Wojennej? Jak najbardziej tak. Historia jest związana z dziejami Pomorza, jest związana z czynem zbrojnym polskim. Więc nie może dziwić, że również tutaj został powołany i zawiązany Instytut Historii. Nazywam się Sandra Straszewska, jestem studentką pierwszego roku kierunku Historia. Wybrałam to miejsce, ponieważ uważam, że jest najlepszym do rozwijania swoich pasji. Historia jest nauką życia. Uczy pewnych zachowań, uczy pewnych ideałów. Uczy o tym, jak to było wcześniej. Dlaczego jest tak, a nie inaczej. Mam na imię Daria, jestem studentką drugiego roku Historii Wojskowości na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. A ja wybrałam historię na Akademii Marynarki Wojennej, dlatego że swoją przyszłość wiąże z morzem. Nazywam się Jagoda Radach, jestem studentką drugiego roku historii wojskowości na Akademii Marynarki Wojennej. Ja wybrałam historię wojskowości na Akademii Marynarki Wojennej, ponieważ swoją przyszłość wiąże z wojskiem. Nazywam się Damian. No przede wszystkim historia wojskowości jest na trzech uczelniach. Marynarka Wojenna i Akademia Marynarki Wojennej kształci dobrze w zakresie historii wojskowości. Możemy rozwijać również swoje zainteresowania poza zajęciami. Bardzo dużo kół funkcjonuje tutaj, między innymi nasze historyczne koło i Parabelum. W bardziej luźny sposób, nie tylko uczyć się do kolokwium na nasze główne zajęcia, po prostu jest to jakaś luźna rozmowa, dyskusja. To się zmieniło, bo to się mogło przejść, ale się tutaj teraz posłużyła. Jeśli ktoś ma po prostu smykałkę do pisania jakichś tekstów na przykład ze swojego zainteresowania, czyli na przykład, nie wiem, marynarką wojenną czy wojskiem, może coś tutaj je publikować. I jeśli ktoś się tym interesuje, naprawdę może wykorzystać swoją wiedzę i może ją tu zdać, opublikować, to z chęcią wszyscy przyjmą tą. I jest też tak, że one są publikowane w formie książki różnych, jakiś tam czasopism. No i to też jest jakiś taki dodatek do tego, że ktoś o kimś wie. Tomasz Czerwiński, jestem studentem drugiego roku historii na Akademii Marynarki Wojennej. I również uczelnia umożliwia nam m.in. wyjazdy studyjne. Nazywam się Julian Michaś, jestem studentem pierwszego roku. Dlaczego historia? Dlatego, że to moja pasja. Dlaczego Akademia Marynarki Wojennej? Bo ta uczelnia jest mi najbliższa. By nie trzymać jakichś sztywnych ram przede wszystkim. Pokazują nam, żeby mniej więcej wykorzystywać historię w sposób inny niż, że mamy jakieś stopnie, tylko żebyśmy pokazywali ją w taki sposób przystępny i oni o nas tego uczą na przykład, żebyśmy to wszystko pokazali tak, żeby zachęcać ludzi innych. Jest taka fajna więź pomiędzy wszystkimi rocznikami. Przychodząc na studia do Akademii Marynarki Wojennej, myślałem, że z racji swojego wieku będzie to jakaś bariera. Jest to jakieś takie sztywne, że to tylko przychodzimy, robimy swoje, wychodzimy z dyplomem i koniec, nie? Fajnie tutaj na Akademii jest to, że nie uczymy się po prostu, nie kujemy dat na pamięć. Jeżeli każdy kojarzy historię, przede wszystkim dąży z faktografią, z wykuciem dat na pamięć, czy jakichś wydarzeń. Po prostu my tutaj analizujemy historię, uczymy się, patrzymy w jakiś zupełnie inny sposób. Nie wydaje wam się na tą historię? Historia, sama przebieg po prostu wydarzeń, to jest najważniejsze. Skutki, przyczyny. Są sytuacje, ale każde wydarzenie jest inne. Wiesz, jeśli chodzi o specjalizację, to rzecz unikatowa. Natomiast tutaj można podjąć klasyczne studia historyczne, a do tego rozwijać swoje zainteresowania. Równocześnie studiuję i pracuję i dzięki temu, że mamy system IOS, indywidualna organizacja studiów, no możemy po prostu łączyć również pracę ze studiami. Ja myślę, że sala tradycji Akademii Marynarki Wojennej to jest doskonałe miejsce, żeby powiedzieć kilka zdań na temat historii nauk cywilnych. Oczywiście często jest zadawane pytanie, dlaczego zajęliśmy się historią, dlaczego tworzyliśmy taki kierunek jak historia. Powód jest bardzo prosty. Oksywie to najstarsza część Gdyni, można powiedzieć, że to jest kolebka Gdyni. To chyba jeden z zasadniczych. A ponadto uczelnia, która ma 90 lat tradycji, również jest predestynowana do tego, żeby tą historią się zajmować. Sprofilowaliśmy tę historię w ten sposób,
ażeby nawiązać do najbardziej szlachetnych przesłań w naszej historii, kiedy to nawoływano, by społeczeństwo zwróciło się frontem do morza. Otóż chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że na dziedzińcu tej uczelni, w murach tej uczelni, ze względu na te okoliczności, które wskazałem wcześniej, słychać, jak oddycha polskie morze. Ja mam osobiście głębokie przekonanie, że nasi studenci, zarówno historii wojskowości, animacji i turystyki, oraz pomorzoznawstwa, poczują smak tego morza, powrócą do sławetnego przesłania Staszica, frontem do morza, i po ukończeniu studiów podejmą działalność i taką osobistą, i społeczną, i w różnych innych możliwych formach, żeby to morze było obecne i w ich życiu, i w ich otoczeniu, w miejscu zamieszkania, w środowisku zawodowym.